W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj prowadzimy do Pana Boga, do Ojca Miłosiernego, ksiądza proboszcza tej parapii, Mirosława. Modlimy się, prosimy Pana Boga o Jego łaskę, o Jego miłosierdzie. Brangus brolie i seserys, jis nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius į šias šventąsias mišias, kuriuose susibūrėme maldoje, melsdami viešpaties gailestingumo šios parapijos klebonui, kunigui Miroslavui, artimiesiems, reiškime nuoširdžią užuojautą visiems bičiuliams, visai parapijos bendruomeniai. Pat sveikinu kunigus susirinkusius ne tik tai iš Vilniaus arkivyskupijos, bet ir iš kitų Lietuvos vyskupijų, kunigo Miroslavo kurso draugus. Visi jungiamės į bendrą maldą, tegul mūsų liūdesį praskaidrina tikėjimas. Tikėjimas amžinuoju gyvenimu, tikėjimas prisikėlimu. Jungiamės visi į bendrą maldą, giedodami psalmes. Gydyk viešpatie manąją sielą, nes daug esu tau nusidėjęs. Dieve, ateik manęs gelbėti, viešpatie skubėk man padėti. Te būna sutriuškinti ir te pakrinka visi, kurie mano gyvas nestygo, te sprunka šalin ir te patiria gėdą, laukiantys mano nelaimių. Te džiūgauja tavyje ir tegul kelia linksmybės visi, kurie tavęs ieško. Vargšas esu ir beturtis, Dieve, skubėk man padėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Viešpatie, tu gailestingas savo kraštui, parvedi namo Jokūbo belaisvius. Tu sutramdai savo pyktį, malšini liepsnojantį įniršį. Pagreik mūsų ir mūsų žemėjo vietą, savo atmaldą šaukį. Argi amžinai ant mūsų pyksi, ne jau per kartų kartas tu būsi įniršęs. Ir jeigu mums kelia tai visi, kad tavo
viešpatie, parodyk mums savo ištikimąją meilę ir mus išgelbėk. Iš tikrųjų, ar tai yra išgelbėjimas visiems, kurie pagarbėjo bijo, kad jo garbė mūsų krašte pasiliktų. Žels teisybė žemės, žvelgs iš dangaus Dievo teisumas. Žengs jo priekyje teisumas, nutiesdamas tą, ką jo žingsniams. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir šventajai dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius, amen. Apsaugok mano gyvastį, tau aš atsidavęs. Gelbėk, Dieve, savo tarną, kuris tavimi pasikliauja. Būk viešpatie man gailestingas. Visą dieną tave šaukiuosi. Pralinksmink savo tarną. Viešpatie, tau meldžiuosi. Jūsų viešpatie, atlaidus ir geras, pilnas išgydymo meilės visiems, kurie tave šaukia. Viešpatie, mano maldos paklausyki. Išgirs maldavimą pasigailėti. Širdies dieną šaukiuosi, nes tu išklausai mano maldą. Viešpatie, nėra tarp dievų to prilygstančio nei vieno. Nėra taip didingų darbų, kaip tavieji. Visos tau sukurtosios tautos ateis ir tau viešpatie rengsis. Jo šlovins tavo įvardą. Nes didis esi ir darai nuostabiausius darbus. Tu vienintelis Dievas. Mokyk mane viešpatie savo jautelių, juo ištikimai pas tave aš eisiu. Ar ant mano širdį tavo vardo pagarbį įrodį. Visa širdimi tau dėkosiu viešpatie mano Dieve. Ir šlovinsiu tavo vardą per amžius. Jungdyji man tavo ištikimo į meilę. Iš jau gerų mano kynas įdūrį ištraukė. Dieve, įžūlų žmonės prieš mane sukilo. Niekšų būrys mano gyvas ties tyko.
tai žmonės, kurie tavęs negerbė. Pažvelk į mane ir pagailėki, suteik stiprybę savo tarnui. Gelbėk sūnų savo tarnaitės. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Gydyk Viešpatie manąją sielą, nes esu tau nusidėjęs. Modlimy się. Милосердный Боже, справ обо Твой слуга, каплан Мирослав, Турего в земском жичу зачищили швентым посланництвом, радовался вечный в небесской хвалы, пшес нашего Пана Иисуса Христуса, Твоего Сына, Турий с Тобом жиє и крулює в єднощі Духа Швентого, Бог пшес всіске веки веку. Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostola. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morze już nie ma. I miasto święte, nowe Jeruzalem, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelkie łzy, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żaloby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowo. I rzekł mi, stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ciebie, mój Boże.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne vienas savo nemiršta. Ar gyvename, viešpačiui gyvename, ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, mes esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgyjo, kad viešpatautų ir mirusiesiems, ir gyviesiems. Mes visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta, kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelias ir visų lūpos šlovins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apiskaitą už save. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Lozoriaus sesuo Marija atėjusi ten, kur buvo Jėzus, ir jį pamačiusi puolė jam po kojų, sakydama, Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė, kur jį palaidojote? Jie atsakė, Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti štai, kaip jis įmylėjo. O kiti sakė, argi tasai, kuris atvėrė neregių akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola užrišta akmeniu. Jėzus tarė, norįskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo Viešpatį jau dvokę. Jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus įtarė, argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo, tėve, dėkoju tau, kad mane išklausėjai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik.
ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobule. Jėzus jiems įsakė, atrišiokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo į jį. Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzieście go położyli. Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli, oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc pośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodny księże, biskupie, bracia kapłani, droga rodzino, bracia i siostry. Zawsze jak przyjeżdżałem do tego kościoła, do tej parafii i musiałem mówić kazanie, to zawsze się bałem. Wiecie kogo? Bo zawsze później miał mi jakieś zdanie czasami, to przy kawie, na plebanii. To nie tak, tamto nie tak powiedziałeś. Ale dlatego dziś też trochę boję, że może gdzieś tam trochę coś powiedzieć. Kochani, zbieramy się tu na tej Eucharystii, na tej liturgii nie po to, by wspominać o księdzu Mirosławie jako o zmarłym. Bo to nie jest dla nas wierzących. To nie jest tędy droga. Ja wiem, że tak potocznie w naszych słowach będziemy mówić, jaki był ksiądz Mirosław, co zrobił. A dlaczego był? Zniknął gdzieś? Nie ma go? On jest. Nie kochaliśmy go, ale nadal kochamy. I nie darem się mówi, że pogrzeb to jest uroczystość. Uroczystość czego? Celebracja czego? Celebracja życia, kochani moi. Ja wiem, że nasze serce, nasz umysł jest pogrążony w smutku, w żałobie, w cierpieniu, ale musimy gdzieś pójść w głąb naszego serca. I może z ostatnich sił wyrzec, wierzę Boże, że Mirosław żyje. Wierzę, że śmierć dla nas chrześcijan to są narodziny do nieba. I oto dlaczego tu przychodzimy. Po to, by celebrować, po to, by świętować Jego urodziny. Niedaram pierwsi chrześcijanie nigdy nie mówili, módlmy się za zmarłego, który umarł tam kilka dni temu czy miesiąc temu. Ale modlimy się za Mirosława, który narodził się do nieba w tej czy w takiej rocznicy. Dies Natalis. I chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować za to, że Boża moc, to, że On zmartwychwstając i zwyciężając śmierć sprawił, że dzisiaj pośród łez możemy też się uśmiechnąć. I też możemy się ucieszyć. Że Mirek już raz nareszcie narodził się do tego życia, którego z nas każdy pragnie.
Każdy z nas pragnie miłości, akceptacji, spokoju, dobra, spełnienia, dobrych relacji. Ale tu na ziemi niestety nie będzie mieć nic idealnego. Ani miłości, ani akceptacji, ani relacji. Święty Augustyn kiedyś powiedział: niespokojne jest moje serce, Boże, dopóki nie spocznie w Tobie. I serce Mirosława spoczęło w Bogu. Może to jest moja wyobraźnia, ale tak wierzę, że kiedy zasnął w sobotę i kiedy rodził się do życia w sobotę, to otworzył oczy i zobaczył, że jest w ramionach naszego taty, naszego ojca. I zobaczył ten wzrok Boga, który się uśmiecha do niego i mówi: przyjdź, synu wierny i sprawiedliwy. Miej udział w radości swojego Pana. I w to chcemy wierzyć, bo dzisiejsza Ewangelia, którą przeczytaliśmy, to zmartwychwstanie Łazarza. Na pierwszy rzut oka, no, jak Jezus wskrzesił Łazarza, to dlaczego zmarłych dzisiaj nie wskrzesza? Jezus zrobił ten znak, by nam wszystkim powiedzieć, wiecie co? Jedno. On żyje, ale my nie trzymajmy go w grobie. To jest dziwne, że Jezus mówi: wyszedł Łazarz, mając nogi, ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawiniętą chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Inaczej pozwólcie mu iść. Tak i my. Nie trzymajmy Mirosława w grobie. Nie mówmy, że umarł, ale pozwólmy my teraz mu raz nareszcie cieszyć się prawdziwym życiem. A jego narodziny, tak jak każde narodziny, i te dziecka, i tej osoby, który przechodzi z tego świata na drugi świat, był trudny. Rodził się, jak mówi święty Paweł, rzeczywiście w bólach rodzenia. Między jednym rakiem, a drugim, trzecim, między szpitalem, a ołtarzem, gdzie nieraz ledwo, jak sam mówił kiedyś widziałem na Facebooku, na ogłoszeniach, czołgał się do tego ołtarza. Między chemioterapią, a swoimi bliskimi, znajomymi, parafianami. Jego rodzenie było trudne, ale też piękne. I chcę dzisiaj podziękować Panu Bogu, że ta chwila Jego narodzin dało mu życie, życie prawdziwe. Życie, jak czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, gdzie nie ma ani łez, ani smutku, ani bólu. I gdzie Bóg otrze każdą jego łzę. W psalmie czytamy, że Bóg zbiera nasze łzy w swoim drogocennym bukłaku. I te wszystkie łzy, które miał Mirosław przez, powiedzmy szczerze, niesprawiedliwe życie, bo rak to nie jest sprawiedliwe, choroba nie jest sprawiedliwość. I Bóg mu zwróci stokrotnie wszystko, czego mu życie zabrało. Ale jeszcze nie powiedziałem amen. No ja wiem, że tak szybko tutaj. Ja mówię ale. Ale. Mówię ale. Ktoś już się pośpieszył. Jeszcze jest drugie kazanie, także spokojnie. Kochani, dzisiaj patrząc na Mirosława i na jego życie, chcę go przeczytać trochę jako żyjącą Ewangelię. Bo każdy z nas nie tylko czytamy i opieramy się na Ewangelii pisanej, ale każdy z nas jest posłany i powołany, żeby stać się tą dobrą nowiną dla innych. Chciałbym właśnie kilka punktów, które ja widzę, które mi pomagają. Co możemy wziąć dla siebie, patrząc na życie Mirosława? I od razu mówię, bo często na pogrzebach to my wspominamy tylko, że taka święta już ta osoba była, że aż nienaturalna, nie nasza. Prawda? Jak ktoś umiera, to już kanonizujemy. A ja lubię wspominać Mirka jako człowieka z krwi i kości. Kto z nas tutaj nie dostał od niego czasami? Prawda? Kto kogoś nieraz czasami nie skrytykował, nie postawił do pionu? Chyba każdy jest tym szczęśliwcem. I właśnie Mirek nasz był właśnie taki. Był człowiekiem do końca, ale wiecie, kiedyś mu mówiłem jeszcze w szpitalu, to nieraz on się z tego śmiał, mówi: Mirek, ty masz charakter, oj trudny, ale gdybyś ktoś potrzebował twoją nerkę, to byś ją oddał. I właśnie to był Mirosław. I pierwsze takie przesłanie, które widzę w jego życiu, to jest werwa do życia. Człowiek, który nie lubiał świętego spokoju. Wiecie, jak niektórzy z nas, ja mówię o sobie,
usiąść na laurach, spocząć. Aj, dobrze jak jest, po co się starać, niech życie sobie płynie. Ale nie u Mirosława. On cały czas był nakręcony, cały czas był w ruchu. Zobaczcie, nawet kiedy ostatnie tygodnie, miesiące, kiedy już było ciężko z tą pałeczką, z tym wózeczkiem, on po prostu, kiedy na niego poczułam, nieraz zazdrość brała. Mówię, Mirku, skąd ty tyle masz siły? I to chyba, co Mirosław chce powiedzieć każdemu z nas, to nieprawda, że zdrowie jest najważniejsze. To nieprawda, jak często się mówi, no zdrowie jest najważniejsze. Patrząc na Mirka, mówię, że nie. Bo nieraz tak jest zdrowy człowiek, a w życiu w nim jest zero. A w Mirku widzimy, jak to życie i życie, które czerpał na pewno od wiary, od Boga, tak w nim potęgowało, że to nie rak jego zwyciężył. Ale on był zwycięzcą swoich chorób, bo się nigdy nie poddał. Ostatni dzień, kiedy zabierali go do szpitala, już miał zanik pamięci i nic nie kojarzył, ale jak ktoś był, tutaj może powiedzieć. Jeszcze rozkazywał i mówił, jeszcze rządził. Życie aż do ostatniej chwili. Drugim takim punktem, który dla mnie jest też takim słowem, to jest jego gościnność, jego otwartość. Każdy z parafian, z przyjaciół wie, że jego plebania, nie widziałam takiej plebanii. Zawsze była otwarta dla każdego. Jak nie jeden, to drugi. W niedzielę na obiad. Często pójdziesz zaprosić co zjeść, a tyle ludzi zaprosi, że później nie ma czego zjeść. No ale nieważne. Na tyle był otwarty, na tyle lubiał ludzi. Na tyle się nie zamykał na drugiego człowieka. I dla mnie, jako dla kapłana, to jest rzeczywiście wielki przykład. Bo powiedzmy szczerze, każdy z nas trochę lubi swój ogródek, swoją małą grupkę ludzi i siedzieć zamkniętym i się nieraz kisić w tym swoim sosie. A on był otwarty na każdego. Kłócił się nieraz, udowadniał komuś coś, ale był zawsze szczery i kochał drugiego człowieka. To jest piękne było w nim, wiecie? Bo można zgrywać świętoszka, można być, nie wiem, księdzem pięknym na ołtarzu, ale widać u człowieka, kocha drugiego czy nie. A on kochał. Kochał drugiego do końca. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale tak jak ukochał Chrystus nas wszystkich i za nas oddał swoje życie. I Mirek też był hojny. To, co uczy Ewangelia, szczęście jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Ten, kto był w tym wąskim czy w szerszym gronie, wie, że nic nie zostawiał dla siebie. Potrafił dać. Potrafił się dzielić i kasą, bo to jest też ważne w dzisiejszych czasach, i swoim czasem, swoją energią, swoją siłą. Potrafił się dzielić nawet swoimi znajomościami. Ja wielu księży nie znam, których on znał. Ale jak ktoś z Ukrainy gdzieś przyjechał, z Polski przyjechali. On tak opowiada o tych wszystkich ludzi, że dzisiaj właśnie z księdza, my się znamy, ja mówię, no się znamy, ale nierazu prawie nie widzieliśmy się. Ale przede wszystkim, co chyba każdy z nas w nim ceni, co jest też naprawdę bardzo ewangeliczne. Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni ci, którzy nie udają. Błogosławieni ci, którzy są prawdziwi do końca. I on był, przepraszam, z biskupem był prawdziwy do końca. Z biskupami, z księżmi i jak z panem Henkiem i z najwyższą szlachtą, jak się mówi. Ze wszystkim był taki sam. I to chyba w nim było najbardziej piękniejsze. Że jego serce było naprawdę czyste, bo było prawdziwe. Mirku kochany, dziękuję ci, że jesteś. I spraw, aby twoja misja poszłaby dalej. A my wierzymy, że tu jesteś. Dziękujemy i do zobaczenia. Amen. Panie Boże.
kai prieš keletą savaičių sutikau kunigą Miroslavą pas kunigą Jiežį Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje. Jis sako, tu pasakysi man pamokslą. Ašaros užspaudė gerklę, supratau, ką jis turi mintį, bet dar bandžiau apsimesti, kad nesuprantu, sakau, Miroslavai, pasakysiu, juk gruodžio 8 švesim tavo 60-metį, tikrai pasakysiu tau pamokslą. Jis sako, ne. Tu žinai, apie ką kalbu. Kunigas Miroslavas puikiai suprato, kokį kryžių Dievas jam uždėjo. Jis puikiai suprato, kokios silpnos žmogaus jėgos tą kryžių panešti. Bet kiek turėjo dvasinių jėgų, tiek nešė tą kryžių iki galo, išlaikydamas šviesų savo vidų, šviesią širdį, visiškai atsidavusią į Dievo rankas. Jis buvo kunigas, bet giliai tikintis kunigas. Jis buvo kunigas, apie kurį Kristus pasakytų, kad jis yra ganytojas, o ne samdinys. Jis mylėjo jūs, mylėjo šitą parapiją, mylėjo šitą bažnyčią ir palieka ją jums kaip savo meilės ir tikėjimo ženklą, išpuoštą, išgražintą, kad jūsų širdis šioje bažnyčioje kiltų aukštyn prie Dievo. Kad galėtumėt Dievui dėkoti už kiekvieną džiugę ir gražią gyvenimo akimirką ir dėkoti Dievui už tas skausmingas, širdį žaidžiančias gyvenimo akimirkas, kurias sutikę suprantam, kokie silpni esam ir kaip esam reikalingi Dievo buvimo šalia, kaip esam reikalingi Dievo, į kurį galėtume atsiremti, kuris maitintų mūsų viltį, kai ją taip godžiai stengiasi išplėšti iš širdies negailestinga liga. Krikščioniškąją mirties viziją labai gražiai išreiškia bažnyčios liturgija. Gyvenimas viešpatie tavo ištikimiesiems tik pasikeičia, bet nenutrūksta. Ir šios žemės laikinajam būstui suirus, danguje jų laukia amžinoji buveinė. Šiandien prie kunigo Miroslavo karsto dėkojame Dievui už 59 jo gyvenimo metus ir už 35 kunigiškos tarnystės metus. Pritrūko 9 dienų iki 35 kunigystės šventimų metinių. Ir Dievas panorėjo, kad išlaisvintas nuo ligos kryžiaus savo kunigystės jubiliejų Miroslavas švestų Dievo puotos menėje. Ten, kur kiekvieną ašarą Dievas nuo žmogaus akių nušluosto. Čia kunigo Miroslavo žemiškos kelionės pabaiga. Čia jo naujos kelionės ir naujo gyvenimo pradžia. Ir šiai naujai pradžiai
jis sąmoningai ruošėsi, suprasdamas neišvengiamą jos artėjimą. Ruošėsi šviesiai ir viltingai, atiduodamas save į Dievo rankas. Ruošėsi be baimės ir be pasimetimo. Ir paskutinį kartą, kai sutikau jį sąmoningą pas kunigą Ježį, suvokdamas savo beviltišką fizinę prasme, beviltišką padėtį, tačiau būdamas šviesaus ir blaivaus proto, kunigas Miroslavas daugiau kalbėjo ne apie save, ne apie savo sunkią būklę, bet kalbėjo apie tuos, kuriems dar gali ir kuriems nori padėti, kuriais dar gali pasirūpinti. Turėdamas tvirtą tikėjimą jau nuo pat savo ligos pradžios, kunigas Miroslavas pradėjo ruoštis šios žemiškos kelionės pabaigai, kaip ragina bažnyčia, maldoje prašydamas gelbėti nuo staigios ir netikėtos mirties. Ši visų šventųjų litanijos invokacija ir sveika Marija maldos žodžiai, prašant Mariją melstis už mus mūsų mirties valandą, tapo kunigui Miroslavui labai artimi ir nuolat kilo iš jo širdies į Dievą. Jis puikiai suvokė Kristaus sekimo knygelės žodžių teisingumą. Privalai taip elgtis ir mąstyti, lyg šiandien turėtum mirti. Jei tavo sąžinė grina, mirtis nebaugina. Geriau reikia vengti nuodėmės, negu bėgti nuo mirties. Jei šiandien nesi pasirengęs mirti, kodėl manai, kad būsi pasirengęs rytoj? Ir ta prasme, kunigas Miroslavas palieka mums įkvepiantį pavyzdį, kaip matant, kad paskutiniai grūdeliai iš mūsų gyvenimo smėlio laikrodžio baigia išbyrėti, nepasimesti, nepasiduoti nevilčiai, neįsileisti baimės, nepanirti į tamsą. O tos stiprybės, dvasinės stiprybės versmė, tikėjimas Kristaus prisikėlimu ir tikėjimas, kad su Kristumi ir mes kelsimės ir gyvensime. Ta tikėjimą pats Jėzus sieja su savo asmeniu. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Pats Jėzus paskutinėje dieną prikels tuos, kurie bus jį tikėję, kurie bus valgę jo kūną ir gėrę jo kraują. Ir kunigas Miroslavas pirmiausia buvo Kristaus prisikėlimo, Kristaus gailestingos meilės skelbėjas ir liudytojas jums visiems. Juk neįmanoma būti liudytoju netikint Kristumi, netikint Kristaus prisikėlimu, netikint savo paties prisikėlimu. Prisikėlimas tai raktinis žodis, priglaudžiantis mus prie paties stipriausio jausmo vilties. Juk kiekvieną negandą, kiekvieną netektį, išdavystę, ligą, senatvę ir net mirtį neišvengiamai lydi viltis. Ji kaip dovana ateina iš paties Dievo, kad mus stiprintų ir vestų į pačią tolimiausią mūsų ateitį, į Velykas, į mūsų prisikėlimą. Turėdami viltį, mes kartu esame įpareigoti būti visada pasiruošusiais
įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie mumyse gyvenančią viltį. Ir kunigas Miroslavas be perstojo, nepavargdamas tą liudijo. Ir šiandien jūs galite būti jo liudijimo liudytojais, tesėjais. Tėvas Tejaras de Šardenas sakė, kad pasaulis priklausys tam, kuris jam šioje žemėje pasiūlys pačią didžiausią viltį. Bet ar pasiūlė kas didesnę viltį už tą, kurią mums siūlo mirti nugalėjęs Kristus, kurią patikėjo ir kunigas Miroslavas, kurią tikėti kviečia ir jūs visus. Iš čia ir kyla stiprybė nepasiduoti baimei. Jėzus ne kartą drąsino savuosius sakydamas, nebijokite. Tai labai įtaigiai pakartojo pasauliui ir šventasis popiežius Jonas Paulius II, pradėdamas savo popiežiškąją tarnystę, nebijokite. Kodėl turėtume bijoti? Kodėl turėtume nebijoti? Todėl, kad žmogus buvo atpirktas Dievo. Atpirkime randame giliausią tų žodžių patvirtinimą. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų. Ir tas sūnus dalyvauja žmonijos ir žmogaus istorijoje kaip atpirkėjas. Tas sūnus visą laiką buvo ryškiai matomas, išgyvenamas ir mylimas kunigo Miroslavo gyvenime. Tai šviesa, šviečianti tamsoje. Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo galia yra daug didesnė negu mirtis, kurios žmogus galėtų bijoti. Belgų kardinolas Suenens sakė, žinau, kai nueisiu į amžinybę, turėsiu išlaikyti egzaminą. Kristus manęs paklaus, Suenensai, ar myli mane, o aš jam atsakysiu, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Kunigas Miroslavas tą egzaminą jau išlaikė. Išlaikė čia žemėje ir tikiu, kad išlaikė danguje. Dėkodami Dievui, kad jį pažinojome, kad buvome artimi su juo, melsdamiesi už jį, prašykime, kad jis būtų mūsų užtarėjas pas Dievą, kad kai ateis pačios sunkiausios išbandymo dienos, neįsileistume į savo širdis baimės, kad išlaikytume tokią pačią šviesią viltį, kurią jis turėjo iki paskutinės akimirkos, kad per eucharistinę auką nuolat atnaujintume savo ryšį su Dievu, kad tame paskutiniame egzamine galėtume pasakyti, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Amen. To Chrystusa wiecznego kaplana, który oferował samego siebie za nas, abyśmy mogli mieć prawdziwe życie w Bogu, zanośmy wspólne błaganie. Panie Jezu, który słudze Twemu Miroslavowi, kaplanowi, zleciłeś zadania duszpasterskie,
Справ, аби ті, którym пастажовав, могли się з ним споткати в Ойчизні Небеській. Чебе просимо... Panie Jezu, który ustawicznie posyłasz kapłanów do pracy w Twoim kościele, spraw, aby podejmując zleconą im posługę, zawsze się Tobie podobali i prowadzili wiernych do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, który chcesz, aby powiększyły się zastępy Twoich kapłanów, wspieraj tych, którzy pozostają w seminariach, aby jak najlepiej przygotowali się do posługi w Twoim kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, który kazałeś nam modlić się o nowe powołania, wysłuchaj błagania i poślij robotników do swojej winnicy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, który pragniesz, abyśmy mieli życie w obfitości, wspieraj nas ustawicznie swoją laską, abyśmy postępowali w sposób godny naszego powołania chrześcijańskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty obdarzyłeś godnością kapłańską swojego sługę Mirosława i pozwoliłeś mu pracować w Twojej winnicy. Spraw, aby miał udział w wiecznej radości zbawionych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aby moją niewaszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przez tę najświętszą ofiarę daj, aby Twój sługa, kapłan Mirosław, w wieczności jasno poznał tajemnicę zbawienia,
której wierne służył na ziemi, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w nim zablisła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmusa nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowanie w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwalę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne sobie wniosła i ziemia chwały Twojej, osadna Tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros, mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupus Gintarą, Arūną, Darių, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendryja čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur išsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Atmink savo tikintį kunigą Miroslavą, kurį pasišaukė iš šio pasaulio. Kaip jis krikštu buvo suaugęs su tavo sūnaus mirtimi, taip te suaugę ir su jo prisikėlimu, kada jis žadins numirusius keltis iš žemės ir mūsų gendantį kūną padarys panašų į savo garbingą į kūną. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikėmės draugę su jais tavo garbėm išnai gerėtis. Ten užluostysi mums nuo akių kiekvieną ašarą, o mes tave, Dieve, regėdami veidas į veidą, per amžius būsime į tave panašus ir nesiliaudami tave šlovinsime per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulyje teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame tau visą gali Dieve Tėve su šventąja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams.
mus. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti. Su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimų, ir suteikia išadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Te lydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Šventoji komunija bus dalinama centrinėje ir šoninėse navose. Komunija bendžia uzeliana tų v srotku i tež v bočnych navach. Ušti leži,
Módlmy się. Боже наш Отче, приявший найсвящий сакрамент, благами милосердия для Твоего слуги каплана Мирослава, на земле поволялешь наша фажа Твоих сакраментов, справ, аби в небе радовалще с едночением с Богом, которые сакраменты приготовую, через Христуса Пана нашего. Dabar trumpai apie tvarką. Visi išeina dabar į lauką iš bažnyčios. Bažnyčioje lieka tik tai artimieji ir kunigai, kurie neš karstą. Vyskupas atliks atsisveikinimo apeigas ir tada visi artimieji lieka irgi bažnyčioje ir tie, kurie neša karstą su patarnautojais, eis aplink bažnyčią. Galit visi stoti jau ir prie kapo, laukt, kai ateis vyskupas su kunigais ir su karstu, ten vyks jau palaidojimas. Tai dabar visi kviečiami jau išeit į lauką. Gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądź się z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z obloków jasnych zejdzie aniołowie, rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmę, uniesie z ziemi ku wyżyną nieba, a wieś zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech Cię przygarnę, Chrystus uwielbiony. On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po Ciebie wydzieli ktoś i Wam Matka. Anielski orszak niech to muszę przyjmie. Uwierzcie,
Chryste boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu. Bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, pozwól oglądasz chwały Twej majestat. Z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata, ksiądza Mirosława i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarli dla świata, żyć dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życie. Węży na Twoich wiernych, pogrążonych w żalobie. Twój Syn, a nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi tam, gdzie oczyść wszelkie łzy z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. Thank you.
Naszego brata, księdza Mirosława. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom wiernym. Prosimy Cię, pobłogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów duszę księdza Mirosława, którego ciało tutaj składane, aby mógł razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, zwiarą blagamy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzeszył chwale i powolił go do społeczności świętych. Prośmy o to w naszej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Lazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią księdza Mirosława. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutającym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posyłałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę, księdza Mirosława. Wyzwól go z więzów śmierci, daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś się, w proch się obrócisz, ale Pan się wskrzeszy w dniu ostatecznym, żyj w pokoju.
Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światło i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwa zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowił nasze śmiertelne ciało na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzeszy ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale.
Благослови
от ложь веку иста, нет му свети вечне, вечны от почины рожку так спане, а свят ложь веку иста, нет му свети. Wiciele, aby pobłogosławił krzyż, który wznosimy na grobie sługi. Panie Jezu Chryste, Ty śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław ten krzyż, który stawiamy na chrześcijańskim grobie, a ciało pod nim złożone wskrzesz do życia chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wasza Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni księża, siostry zakonne i przyjaciele naszego duszpasterza księdza Mirosława. W imieniu rodziny, parafian i przyjaciół pragniemy podziękować wszystkim za waszą obecność, za hojność i otwartość waszych serc. Mimo łez, które wylewamy stojąc nad grobem naszego proboszcza, z głębi serca dziękujemy Ci za wszystko, księże Mirosławie. Ojcze, do zobaczenia w domu naszego Pana, naszego Boga Ojca. I wiedząc, jak bardzo był gościnny ksiądz Mirosław, również w jego imieniu zapraszamy na obiad, który odbędzie się w Wolczunach, przy ulicy Gileżinkieleciu, Wienes. Tutaj wyjeżdżając na główną drogę, skręcamy na lewo i w Wolczunach przed krzyżem na prawo. Budynek z czerwonej cegły, Gileżinkieleciu, Wienes, można wprowadzić. Dziękujemy wszystkim. Dėkojame vyskupui Arūnui, broliams kunigams, tie, kurie yra ne mūsų vyskupijos, brangus kursiniai. Miroslovo pietus bus, išvažiuosite į centrinę gatvę, suksite kairę, važiuosite maždaug kilometrą ir po dešinę bus raudonas pastatas, tame pastate bus ir susitiksime. Bus geduliniai pietus. Visi esate kviečiami.